No, zacząć trzeba było od stwierdzenia Tadziego. Czas recesji, takiej potężnej recesji, to jest oczywiście ostatni moment, w którym rekomenduje się podnoszenie podatków. Ja rozumiem, że czasem może być sytuacja, w której pewne podatki służą uporządkowaniu sytuacji albo wynikają z innych polityk i po prostu nie da się tego odłożyć w tym momencie. Natomiast pierwsza rekomendacja byłaby żadnych podatków, które nie są absolutnie niezbędne i które nie służą jakimś celom, no, takim, które są ważne i w tej chwili, no to lepiej oczywiście w tym momencie byłoby nie nakładać, bo to jest troszkę tak, że państwo z jedną ręką zbierze te pieniądze, a drugą ręką jeszcze więcej tych pieniędzy będzie musiało wydawać, żeby gospodarkę z recesji pomóc wydobyć. Także generalnie to nie jest dobry moment na podnoszenie podatków. Po drugie, ta straszliwa lista podatków, niektóre wręcz tak brzmiące dość humorystycznie, nie wspomnę o podatku od małpek. Skądinąd może i słusznym, ale to trochę przypomina słynną sytuację Ludwika XIV, który tocząc nieustanne wojny z Europą w pewnym momencie już wymyślał wszystkie podatki i wprowadzał we Francji, łącznie w pewnym momencie podatek od powietrza dla obywateli Francji wprowadził. No tak to troszkę zaczyna brzmieć. Myślę, że państwo powinno bardzo się zastanowić nad tym, żeby ograniczyć do absolutnego minimum niezbędnego te podwyżki podatku. Bo to taka partyzantka, tu się wyszarpie 100 milionów, tu się wyszarpie 200, tu 300, ona naprawdę nie ma sensu. Pewne podatki są z punktu widzenia gospodarczego bardzo szkodliwe. No, opłata mocowa, no, z tym, że być może musimy ją wprowadzić, to już specjaliści od energetyki mówią. Ale na przykład podatek handlowy, który w oczywisty sposób przerzuci się na ceny, spowoduje wyższą inflację, obniży wartość realną dochodów ludzi. No to jest właśnie taki podatek, którego w tym momencie nie należałoby wprowadzać, bo jeśli ma służyć celowi fiskalnemu, to jest to ostatni moment, w którym należy to robić. Jeśli ma to służyć jakiejś sprytnej polityce przyłożenia biznesowi, żeby części biznesu, żeby się miał gorzej, no to też jest to ostatni moment, w którym należy coś takiego robić. Więc są takie podatki tutaj, co do których no nie wypowiadam się o tyle, że jeśli specjaliści uważają, że naprawdę problem zdrowotny związany z konsumpcją małych buteleczek alkoholu jest poważny i że należy w którymś momencie podnieść podatek, wprowadzić od małpek, no to trudne, jeśli trzeba go w tej chwili, jeśli uważają tak specjaliści od zdrowia, no to może i trzeba. Natomiast są takie podatki, o których wiadomo, że wcale nie musiałyby być w tym momencie wprowadzane. I dlaczego rząd jest tak zdeterminowany, żeby tę niekończącą się listę podwyżek podatków w tym momencie robić, to jest mi bardzo trudno powiedzieć.